Wyjeżdżamy z domu. Podróżujemy. Czym? Byle czym. Jedziemy na czym się da. Ja lubię wszystkim. Ja lubię podróżować i autobusem, i pociągiem, a najlepiej lokalnymi takimi, żeby móc poznać lokalnych ludzi i zintegrować się. Tak, w Chinach, w Indiach tam są 4 klasy, a nie 2, tak jak u nas. Także i warto spróbować w tej najwyższej klasie zobaczyć, jak podróżują ci, co są bogatsi, ale to tylko jako ciekawostka. Bardziej preferuję te tańsze rozwiązania. Ale jak już nie wszędzie się da dojechać tym pociągiem czy autobusem, no to wtedy lubię podróżować i rowerem, skuterem, motorem. Najdłuższy odcinek motocyklem to przyjechałem z Indii do Krakowa, 6000 km kupiłem motor w Indiach. Rowerem przez Australię jeździłem, przez Chiny, pożyczanymi rowerami, kupionymi, składanymi, przeróżnymi. Skutery często pożyczałem, albo czasami też tak się zdarzało, że lokalni ludzie mi pożyczali jakieś jednoślady. Jak to pożyczali, to jak oddawałeś? Robiłeś kółko i oddawałeś? Tak, jeżeli zrobiłem jakieś kółko, no żeby oddać, to musiałem z reguły zrobić kółko, nie dało się inaczej. Ale bywało też tak, że pożyczałem w jednym miejscu, umawiałem się, że oddam w innym i gdzieś ktoś sobie później odbierze albo gdzieś ktoś dojechał i sobie odebrał, więc takie też rozwiązania wchodziły w grę. Ale jak nie było swojego środka lokomocji, no to też często podróżowałem autostopem i na każdym kontynencie miałem przygody z autostopem, pokonując wiele tysięcy kilometrów taką formą transportu. Bardzo lubię podróżować autostopem i nie zawsze, jak mnie sytuacja do tego zmusi, i nie zawsze, gdy brakuje mi już pieniędzy na dalszą podróż, ponieważ autostop sprawia dużo frajdy właśnie w tym stylu, w którym ja podróżuję bez planu, ponieważ nigdy nie wiem, i to jest przygoda, nigdy nie wiem, gdzie dojadę, kiedy dojadę, czym będę jechał, z jakimi osobami będę jechał, kogo poznam, jak się ta przygoda skończy. Czasami bywa tak, że się pojedzie w całkiem innym kierunku niż ma ochotę jechać, a to powoduje później też i ciekawe konsekwencje, bo można dotrzeć w miejsca, które nawet nie zdałbym sobie sprawy, że istnieją na tej ziemi. Oprócz autostopu to też i zdarzało mi się podróżować traktorem, bo w 11. podróż dookoła świata z przyjacielem Marcinem Obałkiem w projekcie Traktoriady wyruszyliśmy traktorem z Bieszczad, ponieważ tam mieliśmy remontowany traktor przez Ryśka z klubu Stary Traktor Bieszczady. I tym traktorem zamierzaliśmy przez Afrykę objechać dookoła świata. Przejechaliśmy 7 krajów, pokonaliśmy wiele tysięcy kilometrów, więc można ująć to tak, że kilka razy po drodze mieliśmy naprawy, bo to 53 lata ma ten traktor Ursus. Ale nie objechaliście świata. Jeszcze nie, to jest etapowa wyprawa. Co jakiś czas dojeżdżamy do traktora i przemieszczamy kolejne kraje. Także to będzie jeszcze trwać. No poza tym w podróży, jak tylko natrafi się okazja i zobaczę gdzieś piękną górę albo co ważniejsze paralotnie, które latają nad jakimś wzgórzem, no to od razu się tam kieruję. Jak tylko uda mi się przekonać lokalnych paralotniarzy, że potrafię latać, to i są w stanie mi zaufać, podróżnikowi, który jest w drodze dookoła świata i chciałby tutaj zwiedzać z powietrza, no to często w wielu krajach zdarzało mi się właśnie pokonywać jakieś rejony na paralotni. I w ten oto sposób i w Australii, w Nowej Zelandii, w Nepalu, w Indonezji, we Włoszech latałem na paralotni i mogłem podziwiać piękno krajobrazy okolic z lotu ptaka. Czyli podróżować czym się da, mówiąc krótko. Podróżować czym się da. Różne wrażenia, różne widoki. Lubię na koniu przez dżunglę, przez lasy, pagórki zwiedzać krajobrazy. Też zdarzało mi się i na tratwach bambusowych spływać lub whitewater rafting na pontonach. Bywa też tak czasem w niektórych krajach, że można jeździć na słoniu, na wielbłądzie. Czasami zamiast koni to krowy są zwierzętami pociągowymi i takimi pojazdami też jeździłem. Więc zależy, w jaki rejon się dotrze, to taki środek lokomocji i ciężko mi te wszystkie spamiętać i wymienić, ale już chyba trochę udało mi się przybliżyć Państwu tutaj, jak można przemierzać świat. Przemierzać świat i znowu wracamy do tego samego klimatu, żeby robić to tak, jak robią ci, którzy tam mieszkają. Tak, oczywiście. Nie szukać tych pociągów pierwszej klasy, tylko podróżować tak, jak lokalni. Tak, to sprawia mi zawsze najwięcej frajdy, najwięcej możliwości, żeby patrzeć, jak robią to lokalni ludzie i nie bać się ani tych lokalnych ludzi, ani tych właśnie metod i sposobów, w jaki oni podróżują. Bo czasami może to przerażać, że to jest niebezpieczne, że to jest brudne, że to jest... No, w Bangladeszu te kierowcy jeżdżą tymi lokalnymi autobusami, naprawdę można się przerazić. To są akrobacje, to są naprawdę pirackie jakieś rozwiązania, jak oni się poruszają, ale wszyscy tak jeżdżą i w Nepalu na dachu jeździłem, tak jak lokalni ludzie, bo tam przecież na dachu samochodów jeżdżą, na dachu pociągów, no, na dachach autobusów. To jest normalne i jeżeli oni tak robią, no to też się nie bałem robić to, co oni.